Cześć, moi drodzy, witam na kanale 64BTV. Ja jest już wieczorowa, ja zapraszam was do trzeciego gameplaya w Get Event. Odkrywamy historię dalej, muzyczka sobie tutaj tak pitu-pitu gdzieś w tle, jakieś skrzypce, wiolonczelo, coś tam nawija, ale nieważne, ważne są czyny, odważne, więc ruszamy. Gdzie ruszamy? Tutaj może ruszamy, zobaczymy co tu jest. O! A, no tak, bo wcześniej to już znalazłem, przecież ja zacząłem kontynuację gry, więc safe mi się wczytał trochę wcześniej, a tu proszę, o, co tutaj musimy zrobić? Alt, tak? To jak przed, Mr. Black, it's an inconsistency. Try to use them to your advantage. Fajnie. Będziemy starali się zdobyć tą przewagę. Uhuhu. Możemy pana zdjąć. Możemy go przytulić ładnie. Tak jest. No dobrze, tylko czy myśmy go zabili, czy myśmy go nie zabili? Chyba żeśmy go tylko zrobili mu przytulaski. I co, tak wszystkich możemy zwabić do toalety? Ostatnio jak otwierałem tak kible, to na jednym z nich siedział Tyfon, a propos grania w Preya. No, design taki, którego nie powstydziłby się Deus Ex. Hoho, coś czuję, będzie ich tam więcej. A może nie więcej, a jednego mniej. Zobaczymy, co tu jest. I just wanted to call in a parking regulation bridge. I don't really even know how to describe this. Can you run the license plate, see if he's on the database? Okay, ready? Oscar Papa Romeo Charlie 101. It's him, is it? What a dick. Should have known. O czym oni gadają? Dwóch facetów stoi i rozmawia o jakimś kutasie. Też sobie temat do rozmowy znaleźli. Czy on tu jest sam? Wydaje się, że tak. Myślicie, że dam go jadę podejść tutaj przy samochodzie? No, 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 chodź. To jednego żeśmy się pozbyli. Gdzieś musi być. O! Jest znowu coś. Może tędy przejdziemy, tylko powiem wam, że chodzi tak, żeby zrobić sobie tutaj eksplorację. Sądzę, że odtwarzamy tą rzeczywistość, która... Ten napis slow to chyba nie dla nas, bo się raczej tu rozpędziliśmy. Odtwarzamy tą rzeczywistość z naszych wspomnień, uzupełniając jakieś fragmenty, bądź zdejmując te, których tu nie ma. A wszystko to dzięki potędze smartfona. Musimy mieć jakiś niezły model. Nie widzę, żeby coś tutaj się jeszcze pojawiło. Ciszej i spokój. O, tu jeszcze jest jakiś samochód. Żeby tak w życiu było, nie? Wyciągacie sobie smartfona i idziecie na park i macie miejsce parkingowe, ale nie macie samochodu, pek i już jest. Byłoby miło. Ja bym sobie od razu nowy wziął. Dzisiaj poszło 2000 w przegląd samochodu. Ale trzeba było uzupełnić jeszcze, znaczy tam jakieś te pierdółki porobić, ale jeszcze klocki hamulcowe wymienić. I parę rzeczy. On się troszkę zużył. Następny misiaczek tutaj sobie chodzi. Tego może byśmy tak... W co ja tu celuję właściwie? Oj, ty! Skubańcu mały. Chciałem cię przytulić, a prawie na niego wylazłem, bo się zacząłem bawić corner gunem. Tyłu zejdziemy. Szkoda, że tu nie można tak
sobie przeskoczyć przez te przeszkody. No i gdzie on polazł? Żeby się nie okazało, że go muszę zaraz zabić. O, jest. Dobra, dojwiemy go. Tylko żeby mu się nagle nie chciało odwrócić. Jest. Amunicja 43. Dwóch żeśmy zdjęli. W taki chyba delikatny sposób. To chyba nie było zabijanie. Czy powinniśmy się kierować tymi strzałkami? Chyba nie. Tutaj też można sobie przybliżać tym smartfonem. Ja sobie odkryłem gdzieś tak przez przypadek. No nic, zobaczymy, w którą stronę powinniśmy się udać. Byliśmy wcześniej tu, przywołaliśmy ten samochód. Czy to znaczy, że gdzieś tutaj powinienem być? Tak, tutaj sobie coś otworzyłem. Okej. Można się było tędy chyba po prostu przekraść. Bez wchodzenia w interakcję ze strażnikami. Miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych, więc raczej tutaj długo nie zabawimy. Ło! Panie kochane. Co tutaj za... Zaraz mnie zobaczy. No way, no staj, pewnie, że ci się zdawało. What the... Wow. Tośmy wpadli. Jak śliwka w kompot. Zaraz się tutaj zlecą. O, już lecą, hej. Spadamy stąd. Wywołaliśmy alarm niechcący. Shit. Nie na tym mi zależało. Myślałem, że go jakoś sprytnie obejdę. Kurwa, wrócił. Wściekli chłopcy. Już uspokoili się? Staj, mogłem zniknąć. Umiem w znikanie. Trochę niefortunnie mi poszło z tym gagatkiem. A dlaczego mi się nie chciał coin? O. Tam jest jeden po tej stronie. Znowu mnie zobaczyli, skubańcy, no. I będziemy się tak przytulać teraz. Może przytędy spróbujemy. Tylko chłopcy się skupili z tamtej strony. To spróbujemy ich oflankować, otoczymy ich. Jednoosobową armią ich otoczymy. To by było fajnie jeszcze... Schował się. No pewnie, że się schował, stary. Chować to ja się umiem. Czy to jakieś przejście będzie może? Trochę na otwarte pole wylazłem, to się może źle skończyć. Tu jest jeden. Spróbujemy się przemknąć, tak. To już mnie znaleźli. No kurczę pieczona. O,
z tej strony mi strzela, no. No nic, będziemy się musieli wdać chyba w strzelaninę. Innego wyjścia raczej nie widzę. Tutaj chyba jeden siedzi, żeby go było w dynie postrzelić. Chyba trochę nie wyszło. Jest tutaj lata. Dobra, spróbujemy się ewakuować na drugą stronę. Skoro nie dało się wszystkich, to... O, chyba amunicja będzie. To będzie ją złapać. Jakoś chłopaki słabo tutaj się ogarniają z tematem moich poszukiwań. Ej, kurczę pieczone. Powiem wam, że to celowanie tym smartfonem jest takie troszkę... Nie bardzo. Chodź tutaj. Aj, no tak to mi serce załatwicie. Nie pasuje mi ten Koenigan, powiem wam, to nie jest jakiś turbo wynalazek. Co robię, jest dobre czy nie? Chyba go załatwiłem. Strzałem w klatę. Jakoś w głowę ciężko trafić. Brak dowodów. Szkoda, że tego samochodu nie można tutaj teraz wezwać. No nic, trudno. Gdzieś jeszcze jeden jest. Tu z tej strony nie widzę. Dobra, zbieramy amunicję. I tak z... UK for tour. UK for tour. Schował się, wypłoszcie go. Kto ma mnie płoszyć? Tak ładnie, żeśmy ich zdejmowali raz za razem. O shit. Oż tu skuchańcu jeden. Pięknie. O, tu się samochód pojawił. Kolejny. Teraz chyba go będę mógł przywołać. Pewnie mi to miało pomóc w skradaniu się, ale jak widać, jestem za bardzo ofiara losu. A może to już ta wieczorowa pora, no ale pewnie będzie to miało jakiś wpływ na zakończenie. To, że ich zabijamy, a nie tylko wyduszamy i pozbawiamy przytomności. Bo tutaj się muszę dostać. Się popsuło. Się popsuło. Coś tu jeszcze jest do obejrzenia. To chyba można wejść. Skoro to jest popsute, to może będziemy mogli użyć termowizji. Latarka UV, termowizja. Zaraz zobaczymy. Nie ma żadnych przewodów. Thank you.
rotundę. Żeby ten guziczek zachęcał, a to wygląda. Everyone seems off somehow. But it feels so real. So do dreams, Mr. Black, until you wake up. That's the best way I can explain. But Pandora is still not fully capable of simulating human behavior. I would advise against creating too much disturbance. Every time you kill someone, you rewrite the memory, which may cause distortion. Czyli jednak nie powinienem zabijać. No okej. Uhuhu. Czyżby zanosiło się tutaj jakąś nową giveaway'ę? Włączmy sobie może latareczkę UV. Choć tutaj pewnie też mam ich nie likwidować, więc może latarka UV nie jest dobrym pomysłem. No nic, skaner. Cisza, spokój. Czy on mnie zauważył właśnie? No nie! Już poszaleli, czy jak? Zostałem od razu zauważony. Jest chyba to samo miejsce. Też zobaczył. No znowu mnie widzi. No szkurde. Powiem wam, że tego nie ogarniam. Jakieś to pole widzenia jest takie wąskie. Nie widzę tutaj przeciwników. Może termowizję sobie trzeba będzie włączyć. Może takich łatwiej zauważę. O, rzeczywiście. No, już mnie zauważył, no. I weź tu ich nie zabijaj. Weź tu bądź pokojowo nastawiony. Ciemno tu, panie, że hejnął. Dobra, jednego mniej. Też uczę się tej gry. Zaraz twoją, niczym wąż znajdziemy twoją ciepłotę ciała. O, tu jest skubaniec jeden. Siedział sobie za tym, no. Chyba dostał w ramię. Tego w tyłek jeszcze postrzelimy. Dwa strzały w tyłek, jedno w ramię i trup. Naprawdę. The Pandora has difficulty simulating unreported human reaction. Do not try and push this parameter. Put your gun away. Jezu. Ostatnio w dupie mam Pandorę. Co ja, awatar jestem? Tu jest gogatek. Ciekawe, ilu się ich jeszcze będzie pojawiało. Bo go nie przycelowałem za dobrze. O, teraz się udało. Prawie mnie zabił. Może bym już wstać? Bomba. Okej, okay, co? Tu się trzeba było zakraść, coś zdobyć. Nie widzę, żeby tu było coś szczególnego do znalezienia. Skanajek. Dowody. Nic. A nie, jakoś słabo.
był chyba taki obszar, przez który mieliśmy się tylko przedrzeć. No bonusu za cichą infiltrację to nie dostaniemy raczej. Tak, tak, wiem, mamy jeszcze mapę. Być może tu trzeba było przeskoczyć. Po prostu zza tej donicy na górę się dostać, niepostrzeżenie. O, za takiego gagatka się przebyć byłoby nice. Tu żeśmy chyba też jednego wykończyli. Zobaczymy sobie, co jest na górze. O, gdzieś jakiś dowód? Coś piknęło. A, to było, proszę. To co, skorzystamy? Zobaczymy dokąd... Aha. No dobrze, toaleta, tak? Znajdziemy policjantów z paralizatorem. I przestanie być zabawnie. No dobrze, świeciliśmy kibel. Zabraliśmy opierdziel od doktorów. Za to, że znowu zabijamy. Strasznie dużo miejsca zajmuje ten pistolet. Czy ja mogę go odłożyć i zostać przy samym telefonie? Tak. That's nice. Gdzie atakuje, mamy jechać? To chodźmy. 12 piętro. Above you are the research labs. I believe that's where you need to go. A warning. You may come across Roger Howard, the CEO. He was personally overseeing the development of the corner gun. The man never sleeps. Although it's late, he may well be around. To lepiej niech się nie kręci, bo jak wpadnie na nas, to zrobimy z niego kotlety. Chociaż zabijać go raczej nie powinniśmy chyba. Dobra, spróbujmy sobie pokorzystać trochę ze sprzętu, który mamy. Latarka UV. Coś nam da. Future. Drodzy pracownicy, od razu nie zapomnijcie, że gdy skończy się przywoływanie przyszłości, konferencja naukowo-technologiczna ADS o godzinie 22.30 zaczyna się afterparty i obecność na nim jest obowiązkowa. Przypominamy, że pomimo patrolowania budynku przez ochronę, ADS nie podnosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w biurach rzeczy osobiste. Nie ma to jak umyć ręce od odpowiedzialności. Dwóch? Naprawdę? Może wyłączę tą latarkę, co? Teraz będę mógł się z panem przywitać. Dobrze. To jest jakoś łatwiej poszło. Łatwiej zauważyć. Tam sobie poszedł na fajurkę. No, no, don't you dare, don't you fucking dare! You're a thief, you're a fucking thief! Give me back my money! Dobra, a co z tamtym? Dalej fajczy. No nie, staj, to się tak nie oglądaj. Palenie szkodzi zdrowiu. No, teraz poszło quite nice. Trzeba się będzie zgrać z naszym telefonem, poinstalować odpowiednie apki. I tak dalej. Szkoda, że nie można odwracać ich uwagi. Może damy radę. Oj, chyba jednak nie.
od nas zauważy. Guys, is there someone behind the... Stary, nikogo za szybą nie było. Nic nie widziałeś. No i co? Oczyściliśmy sobie tutaj. Ciekawe, co w środku w tych biurach jest. Można coś tutaj poczytać będzie. Jeśli tak rozejrzę, czy gdzieś jakiś strażnik nie... O, jest coś. Ale do tego będziemy potrzebować skanera. Dobra, to udało się. Chyba nic ważnego, tylko takie komputery od taki wystrój plus niedojedzony chińczyk na stole. Strasznie tu ciemno jest, powiem wam, że to przeszkadza. Rozumiem, że jest nastój, ale strasznie słabo widać. Pytanie, czy ta latarka UV jest zauważalna dla innych. Bardzo fajny, przepraszam za dosiewanie. Bardzo fajny motyw na pulpit. O, coś do poczytania. Jest. Dawid, hej, byłem wczoraj na naszym poligonie. Mored, i co z naszym prototypem? Nie, o niego się martwię. Widziałeś kolesia, który zajmuje się testami? Mored, nie, co za jeden. Były żołnierz i aktualny pojeb, niejaki Jasper Prado. Słyszałaś o nim? Nie, chociaż pan z HR wspominał, że nasi testerzy mają najwyższe kwalifikacje. Sam już nie wiem, ale zdawało mi się, że facet zadaje za dużo pytań. Można by pomyśleć, że ma chrapkę na nasze dane. Martwi mnie to, ale nie mam zamiaru niczego zgłaszać. Trzeba się przecież liczyć z charakterkiem Howarda XD. Okej, okay. Jakieś problemy pracowników. Dobrze. Lecimy dalej. Gdzie byśmy się powinni dostać? Myślę, że... czekajcie, jakoś możemy się szybko przełączać między tymi aplikacjami. Tu jest chyba cel naszej misji. Tylko pytanie, jak my powinniśmy go zrealizować. A może tak nie chodźmy. W pełni wyprostowani. To się może dla nas źle skończyć. Coś powinienem jeszcze sprawdzać? Nie, chyba sobie daruję już tą eksplorację. Chciałbym, żeby te odcinki miały tak mniej więcej po pół godziny, żeby nie były za długie, w zależności... Tak powiedzmy bez ciśnienia, co? To już żeśmy czytali, tak? Tam jest chyba jego biuro, a ja właśnie próbowałem przejść przez szybę niczym kreten. Co tutaj jest jakaś kropeczka i co to daje? Myślałem, że to miejsce mam jakoś szczególnie tak oznaczone. Szkoda, że nie można podskakiwać. To mi bardzo, bardzo przeszkadza, bo chętnie bym sobie wyjrzał i zobaczył, co tu jest. O. Chyba jednak wolę tą termowizję. To sapanie, które słyszę, to jest chyba moje sapanie. No nie, tutaj to już byłem z tej strony. No dobrze, to czy ta winda gdzieś dalej jeszcze jest mi w stanie zabrać? Tak się wydaje. Zobaczymy, co tutaj jest. Aha, pusta ściana. O, tu jest winda. To chyba tu mnie ta kropka chciała zaprowadzić. Okidoki. ATS.
trzecie piętro. Teraz powinienem odebrać jakiś telefon. No dobrze, gra zrobiła zapis, to znaczy, że robimy jakiś progres. Widzę tutaj jakichś strażników. Chyba nie bardzo. Zastanawiam się, czy mam jakieś cele misji. Mapa, cel. Ukradnij prototyp i usuń dane. Tylko skąd ja mam to z... Szkoda, że nie mogę jakoś tej mapy przesuwać. Chciałbym wiedzieć, gdzie, czy w dobrą stronę zmierzam. Ukradnij prototyp i usuń dane. Proste niczym wizyta do dentysty, dopóki nie wypadnie wam termin i nie musicie iść. No i co? Przez moment się pokazała jakaś interakcja z klamką, ale to chyba niestety nie. No dobra, to było chyba jakieś okno po prostu. Zamknęli się od środka i nie chcą mnie wpuścić. Irytujące jest to, że w tych szybach się odbijają schody i... Patrz, ja tu nie ma schodów, takie miraże dla zmyłki. Może przełączymy się na skanę. Może gdzieś będzie jakieś przejście, które trzeba będzie otworzyć. No. Tam jest jakieś zdjęcie na biurku. Takie wyposażenie jakże niespodziewane. I don't remember the code to this door. How do I get through? The memory of the code is still there, Mr. Black. You just can't quite access it. Explore your surroundings. The mind has funny ways of helping us recall. I don't understand. You don't need to, Mr. Black. You just need to look around. Wiecie co? Tutaj była taka właściwie zagadka, to był jakiś napis guilty, winny, może trzeba otworzyć to na podstawie liter przypisanych do poszczególnych klawiszy. To jest chyba ten prototyp. Jak zacznę źle rozkminiać kod, to się może źle skończyć jakimś alarmem. Chyba będę musiał się tutaj pokręcić troszkę i spróbować znaleźć. Tu mi się coś otworzyło, proszę. Pięć, proszę, jest piąteczka. Pięć. To już tak jakbyśmy mieli pierwszą cyfrę kodu. Szukamy dalej. 5, 9. Tylko pytanie, w jakiej kolejności? No, krówka mumu, Adam. Mleczko Adam. 5, 9. 5, 9, 4. Tutaj chyba wszystko wyczytali już. Więcej nie widzę żadnych miejsc z kodem. Tam jeszcze po drugiej stronie było jakaś zdjęciówka. Tylko nie bardzo się jej mogłem przyjrzeć. Ale może będę mógł sobie zrobić zbliżenie smartfonem. Wiecie, czekajcie. A to jest to. Tu widzę jakąś cyfrę, 7, 5, 9, 7. 5, 9, 7. To co, spróbujemy?
jakie cyfry tam były po kolei? 5, 9. To była piątka. Była chyba też czwórka. 5, 9, 4. 5, 9, 4, 7. 5, 9, 4, 7. Zaraz spróbujemy. Pytanie, czy to jest właściwa kolejność? 5, 9, 4, 7. Jak nie, to będzie zaraz alarm. 5. Oj. Kasujemy. 5, 9, 4, 7. Wow, może 7, 5, 9, 4. Niepoprawny kod. Wow. To może od najmniejszych cyfr zaczniemy, czyli 4, 5, 7, 9. To może... W jakiej kolejności myśmy nie powinni odnajdować? Może tak, 4... 4, 9, 5 i teraz tutaj 7. Też niewłaściwy kod. Nie, czekajcie, coś mi się tutaj pojawiło koło tego. Patrzcie, te zdjęcia mi się tutaj pojawiły. Dopiero teraz je zauważyłem, ale jestem ofiara losu. To tak jakbyśmy mieli cały ten kod, tylko jak wejść tutaj do tego pomieszczenia, no? A, teraz mi się otworzyły drzwi. Takie buty. Siódemeczka. Jeszcze do poczytki jest. Chyba to wszystko. Ten content, który otwierały przed nami historię, zdradzał jakieś szczegóły, jest tam dawkowane bardzo, bardzo pomało. To jest taka spokojna gra. Powiem wam, że trochę trudno jest ją prezentować na gameplayu, bo właściwie na razie się nic nie dzieje. Strzelaniny nie są jakieś dynamiczne, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, czyli to będzie tak 7, 4, 9, 5. Też nie? Wow. To może tak 7, 9, 4, 5. O, teraz w ten sposób trzeba było to ustawić. Ok. Easy peasy lemon squeezy. Widzę, że jakaś kamera tutaj czuwa, ale może się wyłączyła. Zapis nam się trzasnął. To jeszcze pożar wywołajmy. Muszę jeszcze uważać na kogoś, kto się tutaj kręci podobno. Czy stąd już będę mógł podpierdzielić ten prototyp? Nie, figa z makiem. Nie, tutaj mogę wejść w interakcję, no to chodźmy. No i ściągniemy wszystko na USB razem z wirusami. Master Plaster, no dawaj, wal enter. You're good at your job, Mr. Black. I'll give you that. This Robert Ramsey must have paid well. Shall upgrade to Cornagana? Teraz u ciebie jakiegoś Cornerhawka. Wygląda na coś potężniejszego. No i co, czeka nas teraz jakaś strzelanina słodka? Być może, być może. Wszystko przed nami jeszcze.
A dzień dobry panu. To pójdzie sobie stąd sam, czy trzeba będzie go zabić? Powiem wam, że mam pewne dylematy. Jak to zrobić inaczej? Może stąd się mogę jakoś ewakuować, jest jakieś przejście, tak żeby go nie zabijać? Chyba jednak nie. A będziemy musieli pójść sobie pogadać. Nie widzę, żebym mógł tutaj coś otworzyć i się przemknąć. On już nas pewnie widzi, no. Cześć. Ah, there you are. I'm afraid I've been watching you since the moment you entered the building. Your work is impressive, but the show is over. You have my property, and I want it back. Nothing personal, you understand. Security, kill him. No i co? Czekamy na fight? Przyjdą do nas, czy my musimy wyjść do nich? Raczej zanosi się, że to chyba my musimy wyjść do nich. To było unexpected. Wiesz co, chyba będziemy musieli wyjść cało tutaj z tej opresji. Zobaczymy, jak to będzie sobie szło. Ale szykuje się jakaś poważniejsza walka. Była chwila, moment i dostaliśmy strzała. Ale skąd? Gdzie? Jak? Panie kochany. Jacyś nieźli ci ochroniarze są. Ło! Jeszcze go nie zdążyłem namierzyć. Muszą niezły sprzęt mieć tam. Słuchajcie, gramy już 40 minut. To jest dobry moment, żeby skończyć odcinek. Tym bardziej, że w tym miejscu mam zrobionego save'a. Ogarnę sobie jakoś temat tutaj tej walki. Spróbujemy wyjść z tego cało, ale to już zapraszam was na kolejny odcinek Get Event. Mi zaczyna się coraz milej grać w Get Event. Gra z takiego leniwego ślimaczka, który zapowiada dobrą historię, zaczyna też nam tutaj pokazywać pazur w postaci takiej walki. Nie jest to walka taka najwygodniejsza, tak jak w Doomie się strzelamy, czy nawet w Preyu była fajniejsza, ale może kwestia przyzwyczajenia. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych gameplayach. Zapraszam was serdecznie na kolejną część historii z Get Event. Czy dzisiaj dowiedzieliśmy się czegoś o tym, kim jesteśmy? Wiemy, że jesteśmy płatnym zleceniobiorcą dziwnych zleceń wymagających likwidacji innych osób, tudzież kradzieży tajemnic firmowych, w trakcie jednej właśnie jesteśmy. Dlaczego jesteśmy przedmiotem badań, to nadal pozostaje tajemnicą. Być może w ten sposób staramy się coś odkryć, albo z nas chcą wyciągnąć jakiś sekret, który jest ukryty. Być może uczestniczyliśmy w jakiejś misji i ona się zakończyła, nie wiem, naszą śmiercią, albo zapadnięciem w jakąś śpiączkę i teraz jesteśmy, czy też po tej misji dostaliśmy jakiegoś świra i jesteśmy leczeni w tym szpitalu psychiatrycznym, ale nasze szefostwo chce wyciągnąć tajemnicę, która jest nam znana tylko, która siedzi tylko w naszej głowie, jest znana tylko nam i dlatego uczestniczymy w tym programie. Być może taka jest ta historia w tej grze. Zobaczymy. Jest coraz ciekawiej. Sobie możemy... O, powiem wam, że to jest też taki wygodniejszy sposób walki. Właśnie go odkryłem. Tak będzie chyba wygodniej niż strzelać się w ten sposób. No, tak mi się wydaje. O, rzeczywiście tak. Jest teraz bardziej to jakoś zrównoważone dla to, bo o ten system taki, gdzie jest ten smartfon na dole i celuje się tu, a jednocześnie ten obraz, ten sam jest gdzieś na górze, to powiem wam, że nie jest to najwygodniejsze. No nic, będziemy grać dalej, bo zaczynam się tutaj niepotrzebnie rozwodzić. Zapraszam was na kolejną część Get Event. Ta będzie opublikowana, ta została opublikowana w sobotę. Nie wiem, czy w niedzielę uda mi się nakręcić odcinek, jeżeli nie, to zapraszam was na poniedziałek. Przy okazji gramy też w X-Coma. Wrócę też na moment do odcinków z Preyem. No i słuchajcie, będzie na kanale też Hearts of Iron, porządny kawał dobrej, głębokiej strategii. Uczę się cały czas w to grać, spędziłem już chyba 20 godzin przy tej grze i powiem wam, że
No, zabójca mózgu jest. Dobra, późna pojawa. Piątek zaczyna się rozwodzić zupełnie, może niepotrzebnie, ale może ktoś jeszcze dotrwał tutaj i ogląda. Widzimy się przy okazji kolejnego spotkania. Wszystkiego Wam najlepszego. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.